Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjęła Pani zaproszenie do tej rozmowy. Do naszej drugiej rozmowy, ale ta jest nagrywana, więc pozostanie ze mną i z nami, mam nadzieję, na dłużej. Ale ta pierwsza była tak miła, że nie byłam w stanie odmówić. To tym bardziej jest mi miło i teraz nie wiem, czy będę mógł zadać pierwsze. Ale proszę się odważyć. To może zacznę od cytatu. Takich o. słów, które chyba zna każdy w całej Polsce, jestem tego pewien. Mhm. Czytała Krystyna Czubówna. Czy pamięta pani, kiedy po raz pierwszy wypowiedziała pani te słowa? Myślę sobie, że to było bardzo dawno, ale to jest praktyka telewizyjna, więc musiałabym sięgnąć pamięcią do tych czasów, kiedy, kiedy zaczęłam czytać listy dialogowe do filmów dokumentalnych. I mm, myślę, że pierwszego razu to, 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 to nie pomnę. Bo ja z tą telewizją wcześniej zaczęłam, nawet nie wiem czy, czy końcówka lat 70. to już się coś nie wydarzyło. Potem miałam kilkuletnią przerwę, bo wychowywałam córeczkę, a w 85 roku, kiedy wróciłam, właśnie powstał cykl, który Państwo wszyscy znają, zwierzęta świata. Bo moja, moja, moja kariera ym, lektorska, że tak to ujmę, <trywa> trwa dużo dłużej. Ym, zaczęła się w radiu. Bo zaczęła się w radiu, i y, pierwszą audycję, jaką przeczytałam, to też brzmi trochę dziwnie, prawda? Jak można przeczytać audycję. Hmm, naczytać film, jeszcze, jeszcze, jeszcze dziwniej. To był sierpień 74 roku. No to proszę sobie policzyć, ileż to już jest lat. A to, że wtedy nie padały takie słowa, albo sporadycznie, to dlatego, że te zapowiedzi końcowe, jak i początkowa, w związku z tym, to już była domena speakera, mhm. tak? To speaker miał na programie Karteczki z zapowiedziami do poszczególnych audycji, i bo tak to wtedy wyglądało radio, że, że był osobny zawód lektora no właśnie, i osobny zawód speakera. Instytucji speakera już dzisiaj nie ma, prawda? Nie słyszymy. Nie ma ani tak naprawdę to nie ma instytucji lektora. Pierwsze co umarło to, 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 to zawód lektor w radiu. Ja uważam, i to nie jest z mojej strony jakaś nadmierna pewność siebie, że jestem ostatnim żyjącym zawodowym lektorem. Mhm. Bo ci, których, którzy się mienią dzisiaj lektorami, to to są ludzie, których słyszymy z rozmaitych stacji telewizyjnych, mhm. którzy podkładają głos, odczytują polskie wersje językowe filmów dokumentalnych czy fabularnych. Czyli czytają jedną formę wypowiedzi dziennikarskiej. Mm -hmm. tak? Natomiast radio, w radiu było pełno rozmaitych audycji, rozmaite formy wypowiedzi felieton, i publicystyka, i reportaż, mm. i audycja słowno-muzyczna. Każdą z tych form należy oddać inaczej. inaczej. Dzisiaj bardzo boleśnie i na każdym kroku doświadczamy tego, że e, już nic nie jest takie, jak było. E, i, I nic też nie jest pewnikiem, bo, bo w każdej chwili ten świat, który znamy i rozpoznajemy, może przestać istnieć. I niestety tak się dzieje. I to jest, myślę, to jest wyzwanie tego XXI stulecia. Przerażające, ale, ale taka jest prawda. Po kolei rozsypują się rozmaite rzeczy. Z różnych zresztą powodów, tak? bo ja nie, nie adresuję teraz te, tych swoich myśli wyłącznie do, do pandemii. Jest bardzo wiele powodów, dla których no, chociażby właśnie ten świat medialny. No, ja bardzo nad tym boleję, ponieważ to, to radio. Mnie wychowało i wykształciło, i wobec tego to, że nie odnajduję tam już tych nut, ymm, które, które mi grały w sercu, jest dla mnie bardzo smutne. Mhm. Mówi Pani o tym, o rozpadzie współczesnego świata. Ja tak sobie myślę, że rozpad, tak jak zresztą cały świat, znajduje odzwierciedlenie w języku. Czy moglibyśmy porozmawiać chwilę o języku w takim razie i o tym, czy widzi Pani ten rozpad? właśnie w komunikacji. Może nie w samym języku, bo on bez użycia, bez użycia między ludźmi staje się tylko narzędziem, ale w komunikacji. Jest właściwie jedna rzecz, która mi bardzo przeszkadza mhm. i, i, i pewnie zaskoczę Pana. Znaczy, jeżeli chodzi o antenę, mhm. wszelką, radiową czy telewizyjną, to Przeszkadza mi to, że, że tak wiele błędów. Że posługując się językiem polskim, popełniamy ogromną liczbę błędów. To jest po prostu to jest coś niewiarygodnego. Kiedyś to, co słyszało się z anteny, było wzorcem mhm. SEWR. To było tak, jak należało mówić, jak należało wymawiać. Mhm. A dzisiaj. Dzisiaj słyszymy, że auto ma pięć drzwi i nikogo to nie boli. Ale z drugiej strony słyszymy, że jest pięcioro posłów, mimo że są sami mężczyźni. Na przykład Prawda? tak, tak, tak. Z liczebnikami yy, mamy ogromne problemy. Ale to teraz jeszcze tylko dodam szybko, co, 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 co mnie bardzo przeszkadza I, i, i pewnie trudno będzie panu uwierzyć, mianowicie feminatywy. Ja nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. Te feminatywy do słów, które, no, którym właśnie bardzo trudno tę, tę, tę żeńską końcówkę przylepić, no, brzmią karykaturalnie. Czyli taka chirurżka już nie. Słucham? Nie, nie. nie. Nie, 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 no absolutnie nie. Psycholożka żadna z nich. No, ale to ładniej jest, pani psycholog. Właśnie po to, żeby zaznaczyć, że mamy do czynienia z kobietą, to dawało się rzeczownik pani i już, no było, no. No tak, myślę, że to jest jeden z kilku sposobów wyrażania żeńskości. Ale to Rzecz, zwłaszcza ale... W... ja jestem ym, słuchowcem mm -hmm. i wobec tego po prostu pewne rzeczy brzmią źle. I to nie o to chodzi, że, że ja. Bo, bo daleka jestem od tego, żeby dyskryminować kobiety, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, i, 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 i w pierwszych szeregach idę y, 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 walczyć o, o, o nasze, nasze babskie, ale te końcówki nie. Czyli sama idea, tak, tylko że, żeby ładniej brzmiało, można by było coś, w yy, tak, coś tej polszczyźnie zmienić. Tak jest, tak jest, mm -hmm, tak jest, mm -hmm. żeby 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 mieć baczenie na to, jak to jak to brzmi, że po prostu są takie słowa, gdzie 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 Tę, tę końcówkę jest, to jest trudno Częsty przylewić. argument przeciwników yy, feminatywów, właśnie jak to brzmi, albo jak to wypowiedzieć. Przecież to trudno wypowiedzieć taką końcówkę. Ale, jak, ale ja, teraz, ja teraz bym zadała pytanie, nie, zadałabym z, nie pytanie, tylko zadanie A. tym wszystkim, którzy tak przesadzają w, w tej kwestii, żeby teraz odmienili ten feminatyw przez przypadki. Myślę, że. No byłoby to by była to prawdziwie wyzwanie. polska fleksja i polska gimnastyka, to prawda. Ale może wyszłoby nam to na dobre, bo nie wiem, czy pani też się ze mną zgodzi, ale ja ukułem sobie takie powiedzenie na własne potrzeby, że ludzie współcześnie bardzo często powłóczą słowami. To znaczy, że to jest właśnie takie bardzo wąsłe. właściwie mi się nie chce tak. Nawet nie chodzi o brak szacunku, tylko taką nieświadomość tego, że, że szemrzą. Że mm -hmm. I że to może powodować wrażenie braku szacunku. Więc może taka gimnastyka z chirurżką przez wszystkie przypadki byłaby nam społecznie potrzebna. Ej, no to jeżeli chodzi o takie zadanie logopedyczne, proszę bardzo. Proszę może byśmy bardzo, nagrali ale... taki audiobook z ćwiczeniami <laughs> feminatywy. Tak, tak. Przy... Zdeklinowane. Tak, tak. tak, tak, tak. Myślę, że tak, to jest świetny pomysł. Tak, Na pewno ktoś tak, to tak, już tak, nam tak. podkradnie. Zazdrościłam kolegom, bo to był zawsze zdecydowanie męski zawód. I, i o paradoksie, tak jest do dzisiaj. No właśnie, chyba, przy tym, chyba, wszyscy przy, przy tak, tych feminatywach, które wiem, się tak rozrastają, to, 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 to bardzo chciałam, żeby zazdrościłam kolegom, którzy mieli tak charakterystyczne głosy, że, że, że byli rozpoznawani na ulicy i wydawało mi się, że to jest bardzo miłe. Ale pani e... nikt nie rozpoznaje na ulicy? Ach, Powiem. Oczywiście, tak, ale to, to, to ja mówię o tych, o tych samych począteczkach. Y -y -y -y. Y -y -y. Ja, ja widziałam, jak, jak, nie wiem, jak jaśniały twarze tych pań ekspedientek, właśnie jak, jak na, na brzmienie głosu tego człowieka. Czy owego lektora, czy speakera. I, I jakoś tak bardzo myślałam sobie, że łechtałoby mnie to, ale, ale miałam taką teorię, że to jest chyba domena męskich głosów, że to w brzmieniu męskiego głosu jest coś takiego, że, że może być na tyle charakterystyczny, że rozpoznawalny. Kiedy mówiła Pani o zazdrości wobec kolegów, to pomyślałam jednak o filmach fabularnych. Bo to chyba jest taka część pracy lektora, która jest zarezerwowana dla mężczyzn, prawda? Rzeczywiście tylko fabuły czytają mężczyźni, ale podejrzewam, że pan pije do tego, że. że, że zderzyłam się z, z filmem fabularnym. Dwukrotnie z tego filmu. Dwukrotnie pamiętam. nawet, tak? A jeden z nich był naprawdę wyjątkowy. <laughs> to prawda, ale, ale to właśnie. To, to, to organizatorzy festiwalu filmowego w Gdyni zapraszając mnie do udziału uznali, że to będzie fantastyczne, jeżeli ja otworzę ten festiwal, czytając ścieżkę dźwiękową, znaczy listę dialogową do, do filmu The Room. I dla niewtajemniczonych tylko powiem, że to jest do dnia dzisiejszego uznawany jest za najgorszy film świata. Ten, ten film jest doskonale zły. Tak, to prawda. Absolutnie tak. w każdej tak. warstwie, którą byśmy omawiali, to, to to jest po prostu tam się tak. nie da znaleźć niczego, co by było. Jak się pani czytało ten film? Bo jak rozumiem, pani była za ekranem, czyli tak. nie widziała tego, co się dzieje w poszczególnych scenach, czy widziała oj, pani nie, lustrzane odbicie? O nie, 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 nie. Nie, nie, oj, nie. nie ja miałam y, monitor. Mhm. Miałam monitor, także, także siedziałam w, nawet w nazbyt wygodnym fotelu, mhm. bo to tylko groziło tym, że się zaśnie, bo tam akcji nie ma za wiele. Jedną z cech złych scen jest ich dłużyzna mhm. I jest to jest scena łóżkowa, no bo w każdym filmie nieomal musi się znaleźć o wiele za długa, nic się nie dzieje nieprawdopodobnie długa i koledzy, koledzy organizatorzy młodzi, młodzi, młodzi pasjonaci kina wpadli na szatański pomysł, że zamieścili tekst, który nie istniał w oryginale a odnosił się on do opowiedzenia tej sceny Słowami filmu przyrodniczego. No to, no to tutaj dobra szkoła lektorska się była mi potrzebna. Tak, bo to, bo to trzeba. No bo to tak jak w dobrym skeczu, no mm -hmm. trzeba. No nie, no, no mm -hmm. Ten, kto opowiada sketch, nie może nie się może. z tego śmiać. Więc, że, że, bo, bo to, co się działo na sali, to no to o paroksyzmy śmiechu mnie też <laughs> przyprawiało, a jednak, a jednak musiałam tę powagę zachować do samego końca. Tak. Na zakończenie, jeszcze chciałbym Panią zapytać, czy jest jakiś rodzaj tekstu, a może jakaś książka, a może jakiś film, który byłby, którego przeczytanie byłoby spełnieniem Pani marzeń? No, chyba nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie, chyba nie. Nie wiem, nie wiem, ale powiem panu dlaczego. Dlatego, że moje zawodowe życie całe tak się układało, że ja nawet nie śmiałabym, nawet gdybym miała tę wyobraźnię, nie wiem jak rozbuchaną, żeby mi się przytrafiło to czy tamto, to mnie się to przytrafiało, więc może jednak mam nie dość rozwiniętą wyobraźnię, ale, ale to zawsze życie mnie zaskakiwało. Te propozycje, które, które do mnie przychodzą, no przekraczają moje najśmielsze wyobrażenia o, o czymkolwiek. Więc jedyne, czego bym sobie życzyła, to to, aby. Mm, żeby rzeczywiście, żebyśmy nie czynili oszczędności tam, gdzie one nie tylko, że są zbędne, ale one właśnie czynią wielką krzywdę mhm. wszystkim tym, którzy tego słuchają bądź którzy to czytają, bo, 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 bo nie mają na tej podstawie żadnego wzorca. Mhm. Tak? Ja bym chciała, żeby to było wszystko tak doskonałe. Jak kiedyś dla mnie y, antena Polskiego Radia mhm. była, była tym wzorcem z Sewr y, i żeby to tak zostało, żebym y, dostając książkę y, do przeczytania. Udźwiękowienie jej, żeby to mi sprawiało przyjemność. I, a, więc, a więc i żeby te tłumaczenia były adekwatne, ale też i polskie książki pisane przez Polaków. I znowu myślę tu o Polkach również, <laughs> Były, dawały, dawały nam przyjemność obcowania z językiem. Bo, bo to jest to, to, ja już kiedyś też gdzieś mówiłam, ale, ale to, to brzmi tak może patetycznie, ale to jest podstawa naszej narodowości, naszej tożsamości narodowej. Nie możemy dawać zgody na, na tę byle jakość. To jest e, piękny język, nas wyróżnia e, i, i to nie jest tak, że za lat 50 to wszyscy będą mówili po angielsku. Nie sądzę, nie sądzę. E, Francja nigdy się na to nie zgodzi. <grym> to prawda. <grym> to taki przykład z brzegu. E, więc, ale jeżeli nie będziemy wiedzieli jak, ale to znowu wracamy. Tu, tu jest. Jesteśmy w tej chwili w stajni Augiasza, bo, bo na tylu poziomach źle się dzieje, że uporządkowanie tego wszystkiego, znaczy jest możliwe, naturalnie tak, ale, 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 ale to, to właśnie trzeba pamiętać, że to się odbywa na, na, na bardzo wielu frontach. To nie może być tak, że, że dzisiaj przed mikrofonem siada yy, yy, ktoś, bo, bo wydaje mu się, że, 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 że dobrze brzmi. Brzmienie głosu po pierwsze, to jest też sprawa dyskusyjna mm -hmm. i dobrze byłoby, żeby to fachowiec ocenił. To, czy jest ten głos mikrofonowy, czy nie, ale to, to, jest, to, to jest jakiś jeden fragment tego, tego czy, czy, czy można <laughs> przed mikrofonem siadać. To, 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 co powiedziałam, to te nasze bardzo trudne egzaminy. To, to, to trzeba było się wykazać jednak znajomością nawet wielu przedmiotów, powiedziałabym, i, 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 i takiej orientacji w czasie. I jest jeszcze jeden aspekt, jeżeli chodzi o samo czytanie i oddawanie tekstów, to myślę, że, że, że jeżeli będziemy się utożsamiali z tekstem, podpisywali pod nim, musisz wierzyć w to, co mówisz. Żeby być wiarygodnym, to trzeba wierzyć w to, co się mówi. Nawet jeżeli się mówi nie swoimi słowami, tylko tymi napisanymi przez kogoś. Mm -hmm. I musi się człowiek z tym utożsamiać. Mm -hmm. y i to jest już połowa sukcesu, ale jest jeszcze taki jeden aspekt, który by, o którym też może wspomnę, ale bo nawiązując do tego, co ja przez długie lata yy, rzeczywiście miałam, byłam takim materiałem, to, to takim brzydkim słowem się określa gotowcem, tak? ja nie miałam żadnych szkoleń. Znaczy, szkolenia to były, to była już praca przy warsztacie przed mikrofonem i właśnie przy udziale reżyserów. Ale, ale nie miałam żadnych szkoleń, bo nie wymagałam tego. I miałam wszelkie walory, jak mówiono, do tego, żeby, żeby być świetnym lektorem. I ja ciągle słyszałam od tych moich reżyserów tak, taką, takie zdanie. Ty się ciągle tylko dobrze zapowiadasz. I trwało to 10 lat. I kiedy, kiedy wróciłam właśnie po, 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 po tym długim bardzo urlopie wychowawczym, nagle coś pękło. Okazało się, że to jest, to, że oni się wreszcie doczekali. Ale, ale czyli, czyli jest potrzebna długa praktyka, mhm. ale też doświadczenie życiowe. Jeżeli musi nas w życiu wiele spotkać, nie zawsze dobrych rzeczy, żebyśmy umieli, nie wiem, wydobyć głębie właśnie z tych słów, które skomponowali inni, i, i, i wkładają w nasze usta, żebyśmy to ponieśli, ponieśli dalej. dalej. Mhm. To ja tego pani życzę, żeby spełniło się to, o czym Pani mówi, namysł słowem, na tym, żebyśmy. Wierzyli w to, co mówimy. To takie życzenia pewnie nie tylko dla pani. Sam bym sobie tego życzył i pewnie wszystkim innym. Bardzo pani dziękuję za Bardzo tę dziękuję. rozmowę. Było mi przemiło podobnie się z panią spotkać. Dziękuję. Mnie również.